Urodził się Jezus Chrystus, bądźmy weseli. Chwała Mu na wysokości, nucą anieli. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Na kolanach Bóg i oczo przed Nim klękają, a swoim go stworzycielem Panem uznają. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Pastuszkowie przybiegają na znak im dany, cześć oddają i witają Pana natchwany. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Chodźcie, a zobaczycie, te słowa Jezus kieruje do swoich dwóch uczniów, którzy chcą iść za Nim. Być może dzisiaj, kiedy już jesteśmy po wielkich fajerwerkach Nowego Roku, kiedy przeżyliśmy piękny czas głównych wydarzeń świąt, Pan Jezus pyta każdego z nas, kim jesteś i dlaczego za mną idziesz? Co zostało w Twoim sercu po tym czasie? Czy potrafisz i masz żar w sobie takiej ogromnej miłości? Czy to dzieciątko, żłobie, które jest tam, nie leży gdzieś tam samo, samotnie, czy potrafię go pokochać? Gromadzimy się dzisiaj w pierwszy czwartek miesiąca na Eucharystii, modlimy się w intencji kapłanów, szczególnie kapelanów hospitalnych i hospicyjnych. Polecamy wszystkich tych, którzy tu byli przede mną, tych kapelanów, którzy posługiwali w tym hospicjum, tych, którzy w szczególny sposób potrzebują wsparcia, pomocy, także tej duchowej. Chcielibyśmy przeprosić Pana Boga za wszystkie nasze grzechy, byśmy godnie mogli w tej przenajświętszej ofierze Eucharystii uczestniczyć. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Dzieci, nie dajcie się zwodzić nikomu. Ten, kto postępuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy, tak jak on jest sprawiedliwy. Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła, ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku. Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła. Ktokolwiek narodził się z Boga, nie grzeszy, gdyż trwa w nim nasienie Boże. Taki nie może grzeszyć, bo się narodził z Boga. Dzięki temu można rozpoznać dzieci Boga i dzieci diabła. Kto postępuje niesprawiedliwie, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Ziemia ujrzała swego Zbawiciela. Ziemia ujrzała swego Zbawiciela. Śpiewajcie Panu pieśń nową, albowiem uczynił cuda. Zwycięstwo zgotowała Jego prawica i święte ramię Jego. Ziemia ujrzała swego Zbawiciela. Niech szumi morze i wszystko, co w nim żyje, krąg ziemi i jego mieszkańcy.
rzeki nie klaszczą w dłonie, góry nie razem wołają z radości. Ziemia ujrzała swego Zbawiciela. W obliczu Pana, który nadchodzi, aby osądzić ziemię, On będzie sądził świat sprawiedliwie i ludy według słuszności. Ziemia ujrzała swego Zbawiciela. Alleluja, alleluja, alleluja. Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg Ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami, gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: oto Baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: czego szukacie? Oni odpowiedzieli do Niego: Rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Odpowiedział im: chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny 10. Jeden z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa, i przyprowadził go do Jezusa. A Jezus, wejrzawszy na niego, powiedział: ty jesteś Szymon, syn Jana. Ty będziesz nazywał się Kefas, to znaczy Piotr. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi drodzy, w dzisiejszej Ewangelii jest pokazana typowa akcja powołaniowa związana z pójściem za Jezusem swoich uczniów. Często jesteśmy świadkami, że klerycy przyjeżdżają do parafii, dając świadectwo. Sami pytamy ich, jaka była droga powołania. Czasem mnie młodzież pyta przy księdza, jak to się stało, że ksiądz został księdzem. Jak ten Pan Bóg księdza porwał. I moi drodzy, dzisiejsza Ewangelia pokazuje, jak to się w ogóle zaczyna. Jak to w ogóle jest, że człowiek nagle z człowieka, który jest zwykłym jakimś śmiertelnikiem, wcale niezgodny nieraz kapłaństwa, niezgodny sakramentu kapłaństwa, ktoś staje się, idzie za Jezusem, staje się kapłanem, posługuje, jest takim rzeczywiście narzędziem w ręku Pana Boga. Zobaczcie, przede wszystkim pierwsza rzecz, to trzeba się umieć zafascynować Panem Jezusem. Pan Bóg, słuchajcie, stawia nas, ludzi, w takich sytuacjach, w których On naprawdę przychodzi. Tak jak Jan stał wraz z uczniami i zobaczył przychodzącego Jezusa i powiedział: oto Baranek Boży. On rozpoznał w Jezusie prawdziwego Zbawiciela. I moi drodzy, myślę, że wielu ludzi młodych, którzy dzisiaj być może są dalece od Pana Boga, którzy gdzieś tam pogubili się w życiu. My często robimy tak, że mówimy tak: chodź do kościoła i ciach. Od razu chcielibyśmy ich tak zaprowadzić na siłę, pakiet wszystkich sakramentów włożyć im w serce, żeby od razu wszystko przez święta, czy przez inne, jakby w czasie bierzmowania, żeby wszystko im naładować w ich serce, żeby wszystko im się ułożyło. A słuchajcie, właśnie o co chodzi, że często młody człowiek, w ogóle nie tylko młody, ale kiedy się zaczyna prawdziwa więź z Panem Jezusem. Właśnie zaczyna się od tej podstawowej, od tej podstawowego wydarzenia, jakim jest umiejętność rozpoznania w danym momencie, w danym czasie, w danej chwili, że obok mnie przychodzi prawdziwy Jezus Chrystus Zbawiciel.
To jest najbardziej kluczowy moment, kiedy ja rozpoznaję najbardziej, bym powiedział, fundamentalny, najbardziej radykalny, najbardziej znaczący moment, kiedy ja stojąc wobec Pana Boga, który przychodzi mi z łaską wiary, z łaską miłości, potrafię się na Niego otworzyć. Myślę, że my tu przegrywamy w tym pierwszym etapie, o którym mówi dzisiejsza Ewangelia. Dzisiaj wielu ludzi mówi, przegrywa. Dlaczego przegrywa, słuchajcie? Bo przegrywa Pan Jezus, może nie Pan Jezus, ale młody człowiek przegrywa Pana Jezusa zderzeniem się z internetem, zderzeniem się czasem z nałogami, zderzeniem się czasem z lękiem o swoją własną przyszłość, nieumiejętność podjęcia decyzji nieraz. Nie potrafi, przeraża ich to, że teraz można wszystko zostawić dla Pana Jezusa i pójść za Nim, być człowiekiem szczęśliwym i człowiekiem rozradowanym, pełnym szczęścia. Ale to nie tylko dotyczy powołanych, bo zobaczcie, to dotyczy każdego z nas, kiedy mamy wybrać Jezusa i musimy zostawić coś, co dla nas jest kluczowe i fundamentalne. Często tym kluczowym, fundamentalną rzeczą jest jakieś uwiązanie, czy jest jakiś grzech, który może w jakimś tam mierze nam sprawiać przyjemność, czy nawet nam sprawiać jakieś pocieszenie, może pocieszenie nie, ale być nawet przyjemny. Nie? W tym momencie to jest ten kluczowy moment, kiedy my, stojąc w obliczu Baranka Bożego, Jezusa, musimy zrobić krok, żeby Go wybrać. I wcale nam nie pomoże ku temu, oczywiście rozum nie będzie jedynym rozwiązaniem, nam może pomóc, natomiast młodzież często by chciała, czy młody człowiek, który ma wybrać tego Pana Jezusa, żeby to rozum rozwiązał wszystkie jego wątpliwości i problemy. Tu trzeba głębokiego zaufania do Pana Boga. Głębokiego zaufania do Pana Boga. I moi drodzy, tu trzeba też przede wszystkim to, co mówi święty Jan Apostoł w dzisiejszym pierwszym czytaniu, kiedy mówi o rozeznawaniu. Nie dajcie się zwodzić nikomu. Mówi o czym? Mówi o rozeznawaniu. Umiejętność refleksji nad prawdami życia duchowego. Umiejętność właśnie sobie uświadomienia, że ja muszę pewne rzeczy rozeznawać, czyli rozpoznawać w świecie to, co jest Boże, a to, co jest od złego, słuchajcie. Nie dajcie się zwodzić nikomu. Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła. Kto narodził się z Boga, nie grzeszy, gdyż trwa w nim nasienie Boże. Myślę, że musimy sobie zadać właśnie pytanie, na ile, może ile razy w życiu zmarnowałem okazję do tego, żeby wybrać Jezusa, wybrać Baranka Bożego. Za chwilę On w Eucharystii stanie przed nami, powiem to samo, co do tych apostołów Andrzeja i Piotra, pójdź za mną. Pójdź za mną, a ja mogę z Nim albo zamieszkać i rzeczywiście nawiązać więź, albo mogę tą więź spalić i go odrzucić. Aby w naszym życiu było jak najwięcej takich więzi z Jezusem, które by nas z Nim jednoczyły. Amen.